panie trenerze, wracamy do klubu. Na początek wszystkiego dobrego w nowym roku, roku kalendarzowym i oczywiście w nowym sezonie, bo tak naprawdę można powiedzieć, że będzie nowy wiosenny sezon. Jak przygotowania, jak, no o formę to nie pytam, bo wiadomo, że nie wiemy jeszcze, natomiast można powiedzieć forma fizyczna. Dzisiaj testy, co może pan powiedzieć na ten temat? Tak, jesteśmy po pierwszym spotkaniu. Porozmawialiśmy z zawodnikami na temat tego, co nas czeka w najbliższym czasie, a czeka nas ciężka praca. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby zawodnicy byli zdrowi i gotowi do tego intensywnego czasu. Na pewno to jest taki okres, w którym pracuje się mocno, buduje się formę na rundę rewanżową i na dalszą część tego sezonu. Jesteśmy pełni optymizmu, większość zawodników jest zdrowa. No oczywiście Gutkowskis i Gergel to zawodnicy, którzy są w trakcie rehabilitacji, ale ta rehabilitacja przebiega na tyle pomyślnie, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy dołączą do pełnych obciążeń. Jestem o tym przekonany. Przed nami 3 dni w Niecieczy, później wyjeżdżamy na zgrupowanie do Władysława Cetniewa, gdzie rozegramy 2 gry kontrolne. Po powrocie jesteśmy około 2 tygodni tutaj u siebie. I wyjeżdżamy na drugi obóz do Turcji, gdzie rozegramy 3 gry kontrolne z przeciwnikami z zagranicy. Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość trenowania w bardzo dobrych warunkach. Po to tam jedziemy, żeby już szlifować tą formę przed ligą. Wszyscy wiemy, że jakby ta druga część, albo można tak powiedzieć, że odkąd pan objął drużynę Słoni, to jest ta, jakby tak, można powiedzieć, że to jest zwyżka, prawda? Bo jest zwyżka. Czyli co, kontynuujemy dalej? No tak, oczywiście. No to przyświeca nam jedna myśl, żeby kontynuować to, co było szczególnie w końcówce poprzedniego roku, bo zaczęło się to fajnie zazębiać. Myślę, że zespół zrozumiał, o co w tym wszystkim chodzi, że ta nasza filozofia pomału dociera, natomiast no, to jest początek tej drogi. Ciężki, ciekawy czas przed nami, wierzę, że wszyscy staną na wysokości zadania. Kibice pytają, nie wiem, czy można już pana o to pytać, czy jakieś zmiany w zespole. Wiem, że tam dosłownie chyba przedwczoraj drużynę opuścił Stefanik. Czy coś jeszcze jest w planach? No, jak te zmiany będą, można powiedzieć, kosmetyczne. Uważam, że nasza kadra jest na tyle dobra i szeroka, że nie potrzebujemy akurat w tym okienku zbyt wiele zmian. No, oczywiście pewne korekty muszą być, kilku zawodników odeszło. Nie ukrywam, że być może w jakiś sposób się wzmocnimy, natomiast jeżeli tak będzie, to będzie to rzeczywiście niewielka liczba piłkarzy, może 2, może 3, natomiast my nie jesteśmy tutaj w gorącej wodzie kompanii. Uważamy, że żeby ten zespół wzmocnić, to musiałby tutaj przyjść zawodnicy lepsi bądź porównywalni do tych, których mamy. Jeżeli mamy robić coś na siłę i że tak powiem, sztuka dla sztuki, to wolimy tego nie czynić. Natomiast ja uważam, że oczywiście w każdym zespole, w każdym okienku potrzebne są pewne zmiany i też chcielibyśmy troszeczkę świeżej krwi. Pracujemy nad tym i wierzę, że uda się jakichś ciekawych piłkarzy do Termaliki sprowadzić. W takim razie życzymy sukcesu i do zobaczenia na boisku. Dziękuję i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego w nowym roku dla wszystkich kibiców. Czarna postać wyszła. Wszystkiego dobrego. No, wzajemnie.